Siemanko, z tej strony Rozkminator. W dzisiejszym odcinku Popykajmy chciałem Wam przedstawić grę Mad Hazard, Bloodbath and Beyond oraz odpowiedzieć na kilka pytań, które pozostawiliście w komentarzach pod moimi filmami, za co zresztą bardzo Wam dziękuję. Na sam początek słowem wprowadzenia, żeby wiadomo było od razu z czym, kto i zacz i jak, powiemy sobie kilka słów o samej grze. Mad Hazard to bohater, który pojawił się na konsolowym rynku na początku w grze It Led na Xboxa 360 i chyba PS3, która to gra była grą w stylu Gears of War i koncentrowała się na parodiowaniu wszelakich gatunków gierkowych w swojej zawartości. Mad Hazard Bloodbath and Beyond to druga część serii, niestety ostatnia, i jak widać zrealizowana jest w konwencji czegoś w stylu nowoczesnego klona Kontry. To znaczy mamy klasyczny dwuwymiarowy gameplay, rozgrywany jednak na w pełni trójwymiarowych planszach z silnikiem gry wykorzystującym wszelkie najnowsze na tamte czasy zdobycze technologiczne, czyli rzeczy typu ragdoll, jak widać realistyczna fizyka, oświetlenie i tego typu bajery dostępne w silniku graficznym. Gra z tego względu jest bardzo przyjemna, ponieważ stanowi idealne połączenie starego z nowym, to znaczy starego myślenia o grach oraz nowoczesnej realizacji. Tym samym zresztą w pewien sposób nawiązuje do jednego z pytań, które za chwileczkę będę odpowiadał, będę poruszał. Sterowanie w grze jest bardzo proste. Skok, strzał, do tego nieznane powiedzmy w kontrze czynności takie jak rzuty granatem oraz możliwość celowania w głąb ekranu, które jest właściwie największym chyba odstępstwem od klasycznej kontrowej formuły i jednocześnie bardzo fajnym bajerem, który bardzo miło wspomaga gameplay. Nasz bohater jest też wyposażony w nóż, tak więc kiedy ktoś będzie chciał nam złoić dupsko z bliskiej odległości, to możemy mu zasunąć kosę. Tym samym też gra jakby zaznacza kolejną różnicę w stosunku do kontry. To znaczy jest dużo bardziej wybaczająca, nie jest tak wkurwiająco trudna. Gra oczywiście umożliwia granie nieco dłużej niż do pierwszego trafionego przez przeciwnika pocisku, tak więc nie gra się w Mata Hazarda zaciskając co chwilę zęby i pięści i klnąc na czym świat stoi. Gra jest w gruncie rzeczy dość przyjemnie, wręcz łatwa, jeżeli ustawi się odpowiedni poziom trudności i liczbę continuousów. Dla mnie nie jest to absolutnie wada i tym samym właśnie myślę, że mogę powoli przechodzić do pierwszego poruszanego przez Was tematu. Od razu chciałbym zaznaczyć, że ja niestety mam paskudną pamięć, jeśli chodzi o niki, imiona i tego typu identyfikatory. Tak więc bardzo przepraszam, że nie będę pamiętał, kto zadawał konkretne pytanie. Jak mi się tylko uda przypominać, to powstawiam Wasze niki do filmiku. Natomiast generalnie rzecz biorąc, cały dzisiejszy gameplay zawdzięczacie ponownie Axelowi z kanału Retroarchiwizacja w pewien sposób, który to kilka dni temu na swój kanał wrzucił gameplay z gierki Super Cyborg. Super Cyborg jest to gra jakaś relatywnie też nowa, nie pamiętam tylko czy to jest z tego roku czy z lat ostatnich, ale generalnie na pewno z lat 2010. I jest czymś w rodzaju nigdy nie wydanej Kontry 3 na Pegasusa. To znaczy grą zrobioną idealnie w stylistyce oryginalnej Kontry. Łącznie z grafiką, nie tylko gameplayem. No i właściwie, jeżeli, jak tak sobie określił, jeżeli ktoś by się czuł głodny Kontry na Pegasusie, to spokojnie może sobie tego Super Cyborga odpalić jako zastępstwo, jako nigdy nie wydaną trzecią część. I tutaj jakby widać odmienne podejście do retro w porównaniu do tego, które no, reprezentuję ja, które mnie dotyka. Czasem czuję się, muszę wam powiedzieć, przez to swego rodzaju odmieńcem w ogóle wśród retromaniaków, ponieważ moje podejście wydaje się dosyć chyba heretyckie wręcz. Otóż widzicie,
Ja bardzo lubię wspominać stare czasy, bardzo lubię wspominać stare gierki. Lubię sobie nawet czasem jakąś starą gierkę odpalić i miło ją jakoś powspominać. Ale generalnie to uważam, że gry robią się z czasem coraz lepsze i że no, dzisiaj obecnie mamy dużo lepsze gry niż te 20 lat temu. I ja na przykład sensu w takich powrotach jak Super Cyborg, że robimy grę dzisiaj, ale dokładnie taką jak 20 lat temu, to ja nie widzę większego sensu na przykład. Mnie się takie retro, takie neo-retro nie podoba. I to nie jest oczywiście absolutnie żadne zastrzeżenie do Axela czy do ludzi, którym takie rzeczy się podobają. To jest po prostu kwestia gustu. Natomiast dotyka to pewnej kwestii, którą się mnie raz ktoś, czy nawet nie raz, bo chyba kilku ludzi się mnie o to pytało, co ja mianowicie sądzę o rynku gier indie. No i moja odpowiedź jest dosyć skomplikowana. To znaczy, mianowicie, sama koncepcja rynku indie mi się bardzo podoba, bo pomysł na to, żeby utalentowani ludzie, nie zrzeszeni w jakiejś wielkiej korporacji, tylko w małej firmie, które mają swobodę twórczą i tak dalej, no to jest moim zdaniem jak najbardziej w porządku. Świetna sprawa. Zwłaszcza, że w takich grach można, dzięki temu, że nie są poparte jakąś właśnie wielką korporacją, która ma wymagania odnośnie treści, zawartości i tak dalej, to można przedstawić jakieś ciekawe pomysły i dzięki temu zaproponować graczom coś, czego po prostu w wielkiej produkcji AAA nie doświadczą. Natomiast niestety inną sprawą jest stan rynku indie oraz kierunek, w jakim poszedł. Mad Hazard, który widzicie właśnie tutaj na ekranie, jest grą z okresu, który ja nazywam właściwie no, początkowym, jeśli chodzi o rynek indie. Ponieważ mi się generalnie rynek indie, mimo że gry niezależne powstawały od dziesięcioleci, to kojarzy mi się głównie z początkiem ery Xboxa 360 i startem usługi Xbox Live Arcade. Kiedy to zaczęły na nią wychodzić gry nie tak duże właśnie jak na płytach, stanowiące niejako powrót do stylistyki dawnych gier w wielu przypadkach, ale wykonane na poziomie. Tak jak pierwsza gra tego typu, z którą miałem do czynienia na Xboxie 360 właśnie, Shadow Complex, który był czymś w rodzaju nowoczesnego Metroida, ale korzystał z dokładnie takich samych technik, jak tutaj widzicie w Macie Hazardzie. To znaczy była to gra dwuwymiarowa, tocząca się gra trójwymiarowa tocząca się na dwuwymiarowym planie, korzystająca ze strzelania w głąb ekranu i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście w grafice w pełni możliwości silnika Unreal 3, na którym została postawiona, ponieważ Shadow Complex był dziełem Epic i był wydany jakoś niedługo po pierwszym Gears of War zresztą, jako taka popisówka tego, co można zrobić na tym silniku i co można znaleźć na tej nowej względnie usłudze Microsoftu. Ponieważ chcę przypomnieć, na pierwszym Xboxie Xbox Live Arcade właściwie nie było, był Xbox Live, z którego można było pobrać jakieś tam DLC najwyżej, ale samodzielnych gierek sprzedawanych na pierwszym Xboxie jeszcze nie było. To początek dopiero Xboxa 360, później PSN, no i Steam, prawda, na którym też mniej więcej w tamtym czasie zaczęły wychodzić gry tego typu. Tak więc ja, jeśli chodzi o gry indie, to jestem rozczarowany bardzo tym, że dużo deweloperów i dużo gierek jest już niestety też robionych pod kasę. To znaczy, jest na przykład ogromna rzesza gier nawiązujących stylistyką do gier 16 czy 8-bitowych. No jest to, moim zdaniem, twórczość wynikła bardziej często z zapotrzebowania rynkowego niż faktycznego stanu umysłu dewelopera. To znaczy, no, moda na retro jest dość mocna ostatnimi laty i dużo ludzi chce poczuć te Mender! Ja nie widzę absolutnie żadnego sensu w graniu, a tym bardziej w kupowaniu, w grę, która została zrobiona w 2016, a wygląda jakby była zrobiona w 86. Wiem, że próbują teraz tam tego nowego Mega Mana chyba robić w tej stylistyce, bądź ten nowy Sonic, przecież teraz się wszyscy fani Sonica podniecają, że o, Sonic wreszcie będzie taki jak kiedyś, kurwa, zajebiście! Cóż,
Ja sobie wolę po prostu pograć w starego Sonika, albo pograć w starego Megamana, pograć w jakiegoś klona Megamana, bądź w Contry, którego nie znałem. Wiecie, po co grać po raz milionowy w Megamana, albo w Megamana 11 wydanego w 2017, ale w stylistyce NES-owej, skoro można sobie, nie wiem, odpalić na przykład Sparkstera, czy Doom Troopers, jakąś grę, której się nie znało, ale która jest w podobnej stylistyce i jest zajebista. Tak więc jeśli chodzi o moje podejście do rynku indie i w szerszym rozumieniu także do samego retro w pewnym sensie, jest właśnie taki, że wiecie, ja hołduję wspomnieniom gier, które gdzieś tam się czają w moim umyśle, prawda, po tych wszystkich latach. Hołubię je. Całą swoją twórczością na YouTubie zresztą w pewien sposób jako oddaję hołd tym wszystkim wspomnieniom. Aczkolwiek wspomnienia, no to są wspomnienia i ja zazwyczaj staram się egzystować tak, żeby wspomnienia nie zacierały mi tego, co ma dopiero nadejść, albo tego, co jest już obecnie. Nie mam na przykład dzięki temu problemu absolutnie z nowymi grami typu nowe gry nie dają mi radości. Nie mam absolutnie takiego dylematu, że odpalam nową grę i to nie jest to samo, co kiedyś. Oczywiście, że to nie jest to samo, co kiedyś. Ja nie oczekuję, żeby to było to samo, co kiedyś, bo całym jakby sednem bycia fanem gier, moim zdaniem, kiedyś było właśnie kibicowanie postępowi. Przecież te lata temu, gdy żeśmy kupowali kolejne karty graficzne albo ramy do komputera, kiedy podniecaliśmy się, że nowe gry mają tam coraz lepszą grafę, coraz lepsze silniki fizyczne i tego typu rzeczy, no to na tym właśnie polega sedno gamingu, moim zdaniem, żeby cały czas przejść do przodu i żeby było coraz lepiej. Dlatego też, wracając do tematu indie, który muszę wreszcie... No nie, nie skarż to zakończyć. To mówię, sama koncepcja rynku indie mi się bardzo podoba, jestem jak najbardziej za, jak widać mam nawet pewne poczynione inwestycje, to znaczy mam kupionych kilka takich gierek, które mi się bardzo podobały, ponieważ Mad Hazard jest właśnie świetną grą indie, moim zdaniem. Jest połączeniem starego z nowym, jest gierką, która kosztowała w okolicy 30 zł, kiedy ją chyba kupowałem na Xbox Live Arcade. Nie przypomnę sobie konkretnej ceny, bo to było jeszcze wtedy, kiedy na XBLA płaciło się punktami Microsoftu, a nie kasą. Teraz już płaci się kasą, tak jak na PSN-ie. Mam kupiony właśnie Shadow Complex, Limbo, Duke Nukem Manhattan Project. No to nie jest, powiedzmy, gra indie, tylko reedycja. To jest zły przykład. Ale no mówię, jest kilka takich gierek, jest kilka produkcji indie, których być może teraz sobie z miejsca nie przypomnę, które mi się podobają. I sama koncepcja rynku mi się podoba. Natomiast uważam, że oferta obecna jest dosyć słaba. Większość deweloperów po prostu korzysta z tego, że ludzie i tak kupią wszystko, co jest w pixel arcie i robią te chujowe gierczyny z kolejnej jakiejś platformówki. I co najgorsze, ja to widzę, że to się ludziom naprawdę podoba. No ale cóż, to już nie moja sprawa. Dlatego ja, odmiennie niż Axel, zamiast grać w jakieś super cyborgi, to polecam sobie odpalić grę typu Mad Hazard na przykład. Gra wyszła na Xboxa 360 i PS3, tylko niestety nie ma wersji PC-towej. Została wydana tylko na, cholerna woda, tylko na Xbox Live Arcade. Niestety, tak więc też nie można sobie sprawdzić wersji pudełkowej. Ale na PS3, jak patrzyłem, jest dostępne cały czas darmowe demo zawierające 3 poziomy, ograniczone czasowo niestety, ale jednak. Tak więc każdy posiadacz PS3 czy Xboxa może sobie demówkę ściągnąć, wypróbować. Cała gra, teraz jak widziałem, kosztuje 54 zyla. I nie wiem, czy dałbym za nią w tym momencie aż tyle kasy.
moim zdaniem, bo jako że już 8 lat minęło od turnieju, to już powinna być solidnie przeceniona i kosztować jakieś, nie wiem, 12 zł. Niemniej, jak jesteś bogaty, albo masz tą grę na dysku i nigdy w nią nie zagrałeś, tak jak ja, ponieważ kupiłem ją dobre 6 czy 7 lat temu i właściwie nigdy w nią nie zagrałem na poważnie, żeby ją przejść, to polecam. Ach, kurwa, cholerstwo. To polecam, jak najbardziej. Bardzo przyjemna gierka. Jak widać, jest sporo krwi i flaków. Dobra rzeźnia nigdy nie jest zła. A co za pieprzony fragment. Jest tak prosty. Chwilka, muszę się skupić. Tak? Przejść. Dobra. Dobrze, skoro mamy za sobą sprawę gier indie oraz inspiracji do nagrania tego odcinka, to chciałbym poruszyć jeszcze kilka tematów, które znalazłem pod swoimi filmami, a na które po prostu przyjemniej będzie mi i łatwiej obszernie opowiedzieć na żywo przed kamerą, niż rozpisywać się w komentarzach. Tak więc pierwsza rzecz to jest, jeden z widzów zapytał mnie się, czy planuję jeszcze jakieś materiały o Pegasusie, ponieważ bardzo mi się podobały, bardziej niż te o Saturnie bądź innych konsolach. Po pierwsze, bardzo się cieszę, że podobały wam się materiały o Pegasusie, natomiast powiem od razu, bezpośrednio i wprost, że nie mam w planach kolejnych materiałów z tej konsoli. Rzecz jest prosta. Miałem Pegasusa, moje fanstation, kupione dla beki de facto, a nie dlatego, że jestem jakimś mega fanem tej konsoli. O, muszę przestać ginąć w głupi sposób. Skocz. Dlatego wszystkie moje dotychczasowe materiały na Pegasusa, jakie się ukazały, czyli dwuczęściowa do dupy recka Cartridge 401 oraz odcinek o klonach pegasusowych Mortal Kombatów, powstały z potrzeby chwili. To znaczy, byłem akurat zajarany tym tematem i czułem potrzebę zrobić taki, a nie inny materiał. I nie sądzę, żeby to się w najbliższym czasie powtórzyło, ponieważ, tak jak mówię, Pegasusem się nie interesuje tak na co dzień. Ja w Pegasusowe gierki nie gram i po prostu raczej nie ma szans na to, żebym natrafił zbyt prędko na coś, co nadawałoby się do zrobienia materiału. Ponieważ no, z czego właściwie mógłbym zrobić materiał na Pegasusa? Kartridży nie kupuję, ponieważ po zakupie kartridża 151 mam kartridż, na którym są wszystkie gry, które są mi potrzebne. Robić na siłę, no to też tak troszeczkę nie za bardzo, ponieważ w gruncie rzeczy, mówię, ja nie jestem fanem Pegasusa i w każdej z tych starych gierek można by było znaleźć coś, do czego z punktu widzenia dzisiejszego gracza można by się było przypieprzyć. Nawet w moich ukochanych klasykach typu Contra czy Castlevania są rzeczy, które są po prostu głupie, cholernie i debilne i dałoby się z tego potoczyć bekę. Ale no właśnie, inaczej. Nie tyle potoczyć bekę, co przyczepić się. No, że tam, że w Contra jest tak trudno i że tak mało żyć, tak? Albo że w Castlevania się odlatuje do tyłu czy coś. Są rzeczy, które się... Kiedy odpalam taką grę, to się wkurwiam podczas grania, ale nie za bardzo jest w nich potencjał na jakąś komedię do filmiku, tak więc... Nie planuję materiałów z Pegasusa kolejnych. Mój kanał zresztą początkowo w zamierzeniach miał być poświęcony głównie Saturnowi i Xboxowi pierwszemu, które to konsole już zresztą czuję, że mocno ostatnimi czasy zaniedbałem i chciałbym do nich nieco powrócić. No, z czym się wiążą zresztą moje obecne prace nad filmikami w pewien sposób, do czego wrócimy sobie jeszcze w kwestii kolejnej. Kolejnym tematem, który chciałbym tutaj szybko poruszyć, to jest odpowiedź na pytanie widza, który przy filmiku do dupy o edycjach kolekcjonerskich zapytał się mnie, czemu nie porównałem edycji tych plebsowych z edycjami kolekcjonerskimi. Odpowiedź chciałbym, żeby mogła być jakaś bardziej, wiecie, sensowna i mądra i tak dalej, ale niestety jest prosta i bardzo wstydliwa. Stary, niestety, te filmiki stare moje są do dupy. Mówiąc wprost, odcinek o edycjach kolekcjonerskich to był bodajże 7. Natomiast do wszystkich moich widzów mam informację wprost, że wszystkie moje odcinki, wszystkie materiały
Ja na początku, zakładając ten kanał, w ogóle nie wiedziałem, jak to robić, nie wiedziałem, co w ogóle chcę robić. Miałem niby jakiś pomysł, ale generalnie sprowadzało się do tego, że włączałem kamerę, leciałem na żywca i to, co wyszło, to widzieliście. Prawdziwy swój kanał, że tak powiem, narodziny mojego kanału na dobre, to się zaczęły w okolicach 10 odcinka do dupy, czyli materiału o Wii, oraz bodajże 7 odcinka o elektroskansenu, o Deus Ex Invisible War. Czyli moment, w którym zacząłem pisać scenariusze i po prostu no, robić produkcję filmową przy tych filmikach, zamiast zwyczajnie postawić kamerę przed sobą i pierdolić tam do niej coś. Tak więc wszystkie moje wcześniejsze filmy są kompletnie do dupy i zadawanie jakichkolwiek pytań takich sensownych, typu na przykład właśnie dlaczego nie pokazałem tego, albo dlaczego nie porównałem się tego, no, na nie jest tylko odpowiedź jedna i prosta. Stary, bo nie wiedziałem, co robię po prostu. Nie ma sensu tych starych filmików moich oglądać. Tak jak mówię, mniej więcej w grudniu dopiero od zeszłego roku nauczyłem się, jak te filmiki robić mniej więcej porządnie i w takim stylu, w jakim bym chciał. Tak więc. I akurat udało nam się skończyć pierwszy level. Pomiędzy poziomami rozgrywa się Ragdoll Pachinko, na którym zdobywamy punkty, korzystając z wcześniej zebranych monetek. Jak widać, możemy wypuścić jakiegoś tam plastikowego czy gumowego człowieczka, który spada sobie po tych wałeczkach i trafia na pole z punktacją. Bardzo zabawna gierka. Ile punktów jest? Dobra, idziemy dalej. Jak widać, wracając na chwileczkę do gry, Mad Hazard jest produkcją o bardzo śmieszkowatym charakterze. Tak jak mówiłem, bohater narodził się w grze pod tytułem Eat Lead, która była grą w stylu Gearsów i parodiowała motywy znane z innych gier wideo, było tam mnóstwo parodii. Mario się pojawiał w którymś momencie i ten typ humoru jest kontynuowany właśnie w tym sequelu, ponieważ gra jest jakby samoświadoma. Mad Hazard się w niektórych cutscenkach pyta na przykład, czemu nie ma dialogów nagranych, tylko wszystko jest tekstem, na co odpowiadają mu, że właśnie, że tam nie było budżetu na większe, na lepszą produkcję. Ten poziom jest, jak widać, toczący bekę z wszelkich przejawów manii na piratów z Karaibów. Mam też nadzieję, że w ogóle generalnie sama gra wam się podoba, ponieważ moim zdaniem produkcja jest po prostu turbo. Cała ta rzeźnia oraz doskonała oprawa, bardzo, bardzo responsywne sterowanie, fajne bonusy. Sprawiają, że produkcja jest bardzo przyjemna i ja na przykład właśnie mówię, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak ktoś mógłby woleć zagrać w klona Contry w pixel arcie niż w coś nowoczesnego w tym stylu. No ale to mówię, tylko ja sobie nie wyobrażam. Kolejną sprawą, którą chciałbym poruszyć, to było pytanie o częstotliwość filmów na moim kanale. Czy da się liczyć na to, że się ta częstotliwość zwiększy? No i słuchajcie, powiem wam wprost. Nie widzę na razie na to perspektyw za bardzo. Żeby nie przedłużać i nie zagłębiać się tutaj w dylematy człowieka, który robi filmiki, powiem wam tylko tyle. Kwestia jest związana z moim charakterem najprawdopodobniej. Kilka razy zdarzyło mi się czytać bardzo przyjemne komentarze typu: rób więcej, będziesz drugim AVGN-em, rób więcej, będziesz w ogóle lepszy od Energika. Bardzo oczywiście dziękuję za wszystkie takie opinie. Ja do nich podchodzę z lekką rezerwą, ponieważ widzę jakby swoje ograniczenia i różnice w warsztacie. Niemniej bardzo dziękuję, jest mi bardzo przyjemnie, ale ja niestety mam taką wadę, że kiedy nie widzę, że to dużo osób ogląda, to mi się po prostu kurwa nie chce. I na przykład
ostatni mój filmik, taki duży, czyli top 10 animacji o zwierząt, ze zwierzątkami, których nie polecam oglądać waszym dzieciom. Narobiłem się przy nim strasznie, no, obejrzało go tam jakieś 350 osób. I powiem wam, że w tym momencie utwierdziłem się w przekonaniu, że przede wszystkim powinienem robić te filmy dlatego, że mi się to podoba i o rzeczach, które mi się podobają i w sposób, który mi się podoba. Jako, że i tak nikt tego prawie nie ogląda, to najważniejsze jest to, żeby mi się je dobrze robiło, żeby dotykały tematyki, która mnie interesuje. I tak jak na przykład nikt prawie nie obejrzał tych zwierzaczków, to mi się po prostu robiło ten odcinek doskonale. Raz, że research był bardzo przyjemny, ponieważ miałem pretekst, żeby sobie obejrzeć niektóre z tych seriali ponownie, ponieważ było nie było, omawiałem 10 produkcji, no i podczas przygotowywania materiału obejrzałem, sądzę, że spokojnie jakieś 50 godzin tych kreskówek, żeby o wszystkich odpowiednio, szczegółowo i prawdziwie opowiedzieć. No i co? Czasami miewam takie myśli, że może dobrze by było porobić jakieś takie recenzje 4-minutowe, 5-minutowe, jakichś takich mniej rozbudowanych tytułów. Zwłaszcza, że jednemu z wiernych widzów, Braidomowi, wiszę recenzję Far Cry'a obiecaną już od miesięcy. Ale zawsze w takich momentach dopada mnie jednak rozkmina na temat tego, że kurwa, i tak tego nikt nie ogląda. Po co mam się męczyć i jakby zaprzątać swój umysł chwilowo robieniem jakiejś tam krótkiej recenzji, której i tak pewnie nikt nie obejrzy, kiedy jestem w trakcie przygotowywania materiału, który no, sprawia mi przyjemność, a który będzie trwał dużo dłużej i przygotowanie będzie dłużej trwało. Obecnie chociażby mam wielką fazę na GTA i chciałbym zrobić ogromny, gigantyczny materiał o GTA. Kroniki GTA o wszystkich częściach z mojej perspektywy. Jestem w trakcie ogrywania wszystkich GTA w tym momencie. No i problem jest taki, że to są tygodnie roboty. I czy, wiecie, stoję przed dylematem, czy przetykać te tygodnie roboty jakimiś mniejszymi materiałami i odsuwać to w czasie, czy może się nie przejmować i pruć po prostu to, na co mam ochotę. I cóż, mam nadzieję, że nie zrozumiecie, że w obliczu tego, że i tak tego nikt nie ogląda, a zrobić i tak ktoś musi, to po prostu decyduje się na robienie tego, co mi się podoba i co sprawia mi przyjemność. Dlatego niestety nie spodziewałbym się jakiejś wielkiej zmiany w tym zakresie. Nie sądzę, żebym zaczął publikować filmy więcej. Może więcej odcinków popykajmy, ponieważ obecnie udało mi się już zrobić setup do nagrywania takich rzeczy. No i oczywiście, jak wiadomo, powstawanie takich odcinków to jest praca zerowa. No, siadam, gram, gadam. Natomiast ja nie jestem zbyt dobrym mówcą na żywo i też nie napieram jakby tych odcinków zbyt dużo, żeby was nie zanudzić. To jest też kolejna rzecz, która mnie jakby dziwi i która być może sprawia, że ja po prostu mam charakter i poglądy i wiedzę na temat YouTube'a na tyle przestarzałą, że ja się nie nadaję po prostu na robienie kanału. Ponieważ wiele razy słyszałem właśnie to, że rób więcej, to będzie bardziej znany. Zawsze mi się wydawało, że chodzi bardziej o jakość, że rób dobrze, to będzie się ludziom podobało. Ale no, statystyki i doświadczenie i podglądanie ilości subów u zaprzyjaźnionych kanałów nasuwają mi wnioski, że w tym, co mówią, jest prawda, ale rób więcej, będziesz bardziej znany. No cóż, pytanie polega na tym, czy chodzi mi tylko o to, żeby być bardziej znanym, czy o to, żeby robić to, co mi się podoba. Nie powiem, chciałbym, żeby to więcej ludzi oglądało, aczkolwiek najbardziej chciałbym robić to, co mi się podoba i to, co wy doceniacie najbardziej, czyli te materiały skryptowane, które no, wymagają więcej roboty. Nie chciałbym zamieniać tego kanału w 10 let's playów na miesiąc i jeden dobry filmik na pół roku. Nie, no to już
Już wolę robić jeden dobry film na miesiąc czy dwa i przetykać je jakimiś pierdołami raz na jakiś czas, w zależności od chęci moich, waszych i tak dalej. W tym miejscu oczywiście wypadałoby podziękować wam wszystkim za w ogóle odwiedzanie tego kanału. Jest mi bardzo miło za każdym razem, kiedy widzę jakieś sensowne, fajne komentarze. Cieszę się, że też niewielu z was zostawia mi komenty typu fajny filmik, łapka w górę, tylko macie często coś do powiedzenia, co daje mi do myślenia w dwóch tematach, ponieważ jakby odpowiedzi na pytanie, dlaczego takie komentarze się pojawiają, to znaczy takie fajne właśnie, rozbudowane, a nie łapka w górę, nara, są dwie. To znaczy, że albo wy jesteście tacy super sami z siebie tylko i robicie tak każdemu, albo mi się udało właśnie natrafić na takich was bardzo fajnych swoimi materiałami oraz daję wam w nich jakby pole do popisu, żeby jakiś komentarz z nich wysmażyć. Tak więc no, po prostu bardzo się cieszę, jeżeli widzę, że ktoś w komentarzu nawiązuje do tego, co pokazałem. Jeżeli ktoś wyłapał jakiś żart, to są momenty, w których się cieszę najbardziej. Kiedy ludzie wyłapują żarty zawarte w tych filmach. Takie moje puszczenie oczka do fanów różnych franczyz, które ja też lubię, lub rzeczy, które lubię. Więc na przykład bardzo się cieszę, że dużo wśród moich widzów jest fanów krwawych horrorów, bo to się bardzo często przejawia. Bardzo się cieszę, że jest wielu ludzi lubiących mocno muzę. No i że lubicie też w znacznej części gry, które mi się podobają. Tak więc miło was wszystkich było poznać, że tak powiem. I jest znać. Dobra, słuchajcie, to byłby właściwie koniec mojego odpowiadania na pytania. A jeśli chodzi o grę, no to właśnie przechodzę bossa drugiego poziomu. A! To jest przeszkadzajka, że jakiś... W ogóle boss, chodząca latarnia morska, w ogóle chore. Latarnia morska może wystosować tajny cios w postaci zaświecenia, wtedy odwracają się kontrolsy. Znaczy, że jak idę w prawo, to idę w lewo, jak skaczę, to kłócam i tak dalej. Ach, nie jest. No i właśnie, dochodzę do końca bossu drugiego poziomu. Pokażę jeszcze wam kawałek trzeciej planszy. I będziemy kończyć chyba, gdyż jak to już mówiłem, kto to takie długie pierdolenie ogląda. Ale też wracając jeszcze do tematu samej gierki, muszę powiedzieć, że mówię, nie jestem po latach wielkim fanem tych wszystkich starych gier w sensie stricte. Znaczy, na początku, w pierwszej połowie lat 90. wszelkiego rodzaju platformówki, tego typu dwuwymiarowe gry oraz przygodówki, point and click, no to były gatunki, w które grałem od cholery. Ale wydaje mi się, że bardziej, wiecie, z konieczności, bo nic innego nie było. Nic z tego, że de facto to były jakieś moje ulubione gry na świecie. Gdy tylko pojawił się Wolfenstein i Doom, to ja w ogóle o platformówkach praktycznie i przygodówkach, i innych takich grach zapomniałem. Od tamtego czasu liczą się dla mnie właściwie głównie FPS-y. I o ile lubię sobie powrócić do starych gierek na zasadzie wspominkowej, to znaczy lubię sobie odpalić czasem flashbacka czy Another World, no akurat te dwie produkcje to są, powiedzmy, trochę wyjątek, bo one są po prostu do dzisiaj dobre. Ale nie wiem. Super Control na przykład, ponieważ z Super Control nie dorastałem. Ojej, to, co to za poziom? Ja nie chcę tego poziomu, ten jest kurwa słaby strasznie. Ale się chyba nie da go zmienić. Dobra. Popukamy jeszcze przez chwilkę. Generalnie, jak już mówię, mam nostalgię do tych starych typów gierek, ale jeśli chodzi o to, w co mam grać tak na co dzień, to staram się jednak grać w produkcje nowsze.
taki okres retro, w którym ja uznaję, że są gry już po prostu warte grania. Obojętne z tego, czy się je kojarzy z dzieciństwa, czy nie. To się zaczyna gdzieś tak na piątej generacji konsol, moim zdaniem, kiedy gry zaczęły wchodzić w tryb wymiar. Gierki 2D to dzisiaj dla mnie to jest czysty sentyment. Natomiast nie wiem, nie wydałbym pieniędzy dzisiaj na grę 2D. No może gdyby to było jakieś totalne inne. Przepraszam, wydałem kiedyś innego dolara na grę Love, na Uya, która jest typową platformówką w stylu starego Atari. Bo nie te drzwi. Natomiast sam jak co, to bym miał polecać, to zdecydowanie gierki nowsze, innego typu. Jeżeli ktoś właśnie czuje sentyment i potrzebę zagrania w grę starego typu, którą jeszcze nie grał, to zachęcam do tego, żeby nie bawić się w dzisiejsze produkcje typu pixel art, tylko albo odpalić jakiś stary cartridge, którego nigdy nie znaliście za dzieciaka, albo odpalić właśnie grę jakąś nową, która bierze starą formułę i przedstawia ją w sposób bardziej znośny dla dzisiejszego użytkownika. Ten poziom jest w ogóle taką z Kanady. Stylistyka przypomina mi tutaj troszeczkę Mirror's Edge przez tą kolorystykę. Zdychaj. Nie mogę się nachwalić po prostu. Bardzo jestem zdziwiony, że Mad Hazard nie doczekał się jakiegoś kolejnego sequela, ponieważ tak jak już mówiłem dwa razy, pojawił się najpierw w grze na Xboxa 360 pod tytułem Eclad, później w obliczu jej rynkowej klęski, ponieważ gra była no, bardzo śmieszna, ale też słaba po prostu, wtórna. Była tak typowym shooterem w stylu Gears of War, w dodatku niezbyt dobrym. W obliczu klęski rynkowej tamtej produkcji sequel zrobiono właśnie w formie takiej gry indie dwuwymiarowej. Natomiast jest ona moim zdaniem cholernie dobra, cholernie w porządku, zajebista jest. I dziwię się, że jest tylko jedna. Nie ma już żadnego trzeciego Mata Hazarda, nie ma żadnego sequelu. Nie wiem, nigdy za bardzo nie słyszałem, żeby ktoś się tą grą podniecał, tak jak ja. Właściwie nie wiem czemu. Czy to tylko ja jestem taki chory, że lubię właśnie stary gameplay w nowym wydaniu, czy co? Nie wiem. Nie wiem. Nie obejmuję umysłu. Jebut. No i oczywiście bardzo podoba mi się też rzeźnia, jaka odchodzi w tej produkcji. To, że trupki latają na lewo i prawo, to, że kończyny obcinają, że granaty wybuchają. O, super. Nie ma to jak trupek wylatujący ci przed kamerę. Zajebiste. Bardzo mi też oczywiście pasuje to, że gra nie jest typu one hit, one kill. Ponieważ tego w starej kontrze najbardziej nie znosiłem. To było moim zdaniem najbardziej chamskie ze strony deweloperów, że zastosowano taką wredną, okrutną mechanikę. Ponieważ nie przerywa to twojego flowu, jak grasz, nie? Jak dostajesz jeden cios, czy tam kulkę od przeciwnika i umierasz, respawnuje cię. A, fajnie, bomba. Respawnuje cię, no i tracisz flow, bo przed chwilą dobrze nafarzałeś, a nagle znikasz, respawnujesz się. Koleś na byku, na łosiu. No,
muszę chyba powoli kończyć tą grę, ale niestety straszliwie ona wsysa. Wiem, że... A! Dopóki będzie mi się pokazywał ten napis continue, to ja go będę naciskał. No dobra, dojdę jeszcze do posa tutaj, na tym poziomie i skończę. Jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, to gratuluję. Jesteś pan hardcorem. Strasznie mi się też podoba patent z nożem i ze strzelaniem w głąb ekranu. Strzelanie w głąb ekranu może nie jest jakoś straszliwie zmieniające rozgrywkę, ale jest przyjemnym usprawnieniem. Natomiast naprawdę mocno zmienia rozgrywkę właśnie ten nóż. Kurwa, nie zdarzyłem. Który zdecydowanie ułatwia bliską konfrontację. Ciekawi mnie w tym momencie właściwie, czy żadna gra oldschoolowa nie korzystała z takiego mechanizmu. Wydaje mi się, że w mojej redce, tego kartridża 400 redce, filmiku o kartridżu 400 w jednym, tam była chyba jakaś taka gierka, co się działa w Wietnamie i można było chyba rzucać granaty w głąb ekranu. Ale o strzelaniu to ja sobie niestety nie przypominam. Nie pamiętam też tej kontry z PS1, która była właśnie w podobnej konwencji co ta, zdaje się, oraz tej kontry Hard Corps bodajże. Nie, Hard Corps to była ta mała Mega Drive'a. Mi chodzi o grę na PS2, która też była w tym stylu co Mad Hazard. Nie pamiętam, czy tam było strzelanie. Także znaczy patent mi się sam w sobie bardzo podoba. Oczywiście można sobie ustawić wyższy poziom trudności, jeżeli ktoś nie lubi takiej łatwizny jak ja. A tu jest poziom na lodzie i fajnie jest to, że postać się ślizga troszeczkę. A, gincie! Kanadyjczycy. Kanadyjczycy, kaprane oczka. Blame Canada, blame Canada. Ooo, jakimś atraktorem na mnie. Panie, co pan? Panie! No to jest nie traktor, tylko takie draństwo do wygładzania lodu. No tak, przykro mi, nie jestem kokajarzem, tak więc nie znam takich terminów. No, tutaj jest kolorowaty fragmencik. Podoba mi się też oczywiście w tej grze to, że jest takie zróżnicowanie poziomów, które jakby w tym przypadku jest usprawiedliwione, ponieważ gra jest parodią, więc nie dziwne, że będzie takie motywy z różnych gier wyśmiewała, ponieważ często w wielu grach poziomy się zmieniają jakieś tak z dupy, prawda? Bohaterowie są najpierw w lesie, po czym nagle znikąd znajdują się na pustyni. W kontrze chociażby pierwszej tak właściwie jest, to zaczynamy w dżungli, tak? A później idziemy w górę jakiegoś wodospadu, po czym nagle później jest plansza zimowa. Ale to będzie pojedynek z mechem. Okay. Chodź tu. Wygląda jak ten dopakowany Johnny Five z Krótkiego Spięcia. O, Johnny, gdzie ten jako... Kurde, w ogóle z P-shooterem i też granatów na tego robota. No. Tak zapewne zaraz zginę i zleci mi jakiś bonus. Będzie można w niego czymś mniejszym strzelać. No, o, granaty. Ale mnie rozgubczył. Ta walka będzie dosyć długa.
Ja masz łeb, kurwa. Użyj. Napieranie na robota własnym ciałem nie jest dobrym rozwiązaniem sytuacji. Ten mi to w ogóle przeszkadza. Co to mi tutaj? A no i oczywiście jeszcze też woli wyjaśnienia. Przepraszam was za... Znaczy, przepraszam za błędne określenie. Nie przepraszam was za taką jakość obrazu. Wyjaśniam wam, dlaczego jest taka jakość obrazu. Za co mam was przepraszam. Niestety nie posiadam nadal nagrywania... sprzętu do nagrywania w HD. Żadnych Hellcatów, tego typu rzeczy. Tak więc nawet Xboxa muszę nagrywać tym chujowym Easy Capem. No ale cóż, nadal jest to rozwiązanie lepsze niż postawić telefon przed telewizorem i nagrywać gameplay bezpośrednio, nie? Tak więc... Mam nadzieję, że was oczka za bardzo nie kolą. No dobra, pasek już mi zleciał, bo muszę zdechnąć zaraz, chyba że oczywiście jeszcze jest możliwość taka, że zejdzie ten zielony do końca i się ten odnowi z drugim paskiem. Chociaż, no. Wybuchniesz? Wybuchaj, kurwa! Dobrze, zniszczył się. Bardzo dobrze. No, to w takim razie, słuchajcie, to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie i do następnego. O, jeszcze pacinko. No, to pykniemy jeszcze w pacinko. Nie wiem, kto wpadł na ten pomysł, ale podejrzewam, że mógł pracować kiedyś przy Postalu. Na. Udało się.